oskarżonych. Dziękujemy dzisiaj. Bardzo ciekawy spektakl. Dowiedzieliśmy się ważnych rzeczy o państwie polskim w ciągu tych ostatnich dni. Dowiedzieliśmy się, że Państwowa Komisja Wyborcza jest urzędem o tak dalece posuniętym w stanie wewnętrznej dezorganizacji i dekompozycji, że ludzie pracujący nawet w tym miejscu nie potrafią odpowiedzieć na wszystkie pytania sądu. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej jest strzeżona przez takich skądinąd sympatycznych ludzi, jak świadek, który dzisiaj stawał przed sądem, ale jeśli Państwo uważnie słuchaliście tej rozprawy, przypatrywaliście się sytuacji i zachowaniu świadka, no to wątpię, czy powierzylibyście świadkowi pieczę, bezpieczeństwo nad waszym skromnym mieniem, a co dopiero nad takim urzędem jak Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Z całą sympatią dla świadka, no to z całą pewnością dezorganizacja, niejasność, fakt, że świadek podpisał protokół, nie mając świadomości, jakiego charakteru właściwie zeznanie składa. No to są szczegóły. Państwo istotnie, jeśli istnieje, to w stanie daleko posuniętej dezorganizacji. Dowiedzieliśmy się jeszcze ponadto, że w takich miejscach jak Państwowa Komisja Wyborcza i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej głos nawet nie doradczy, tylko przywódczy mogą mieć jacyś akurat tam się znajdujący funkcjonariusze policji, że to oni mogą decydować o rozwoju sytuacji w takich miejscach. No i to są bardzo ważne świadectwa stanu upadku państwa. Co do naszej sprawy, no to cóż, dowiaduję się dopiero tutaj, będąc w sądzie, ponieważ wcześniej przebywałem w ścisłej izolacji, że nasz główny postulat, główny powód naszej gościny w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, że ten powód ustał, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza w jej aktualnym składzie, jak rozumiem, podała się do dymisji. Czy to jest fakt? Zapowiedziała dymisję. Weźmy go to z kamerą. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, bo to oznacza, że nasze działanie nie było daremne, a z całą pewnością nie było bezzasadne. Nawet jeśli decyzja członków Państwowej Komisji Wyborczej w jej aktualnym składzie, jeśli ta decyzja była całkowicie, że tak powiem, suwerenna i niezależna od wydarzeń ostatnich dni, no to cóż, nasze zaniepokojenie stanem sytuacji, nasza niezgoda na kontynuowanie przez Komisję prac w tym składzie, to wszystko było zasadne, to wszystko było na miejscu, a więc to my, że tak to wspólnie, wypowiadając się w imieniu kolegów, których oczywiście rzecznikiem nie jestem i każdy tutaj mówi sam za siebie, koleżanki i koledzy podsądni w tych dniach, ale myślę, że mogę się wypowiadać w tej kluczowej sprawie za nas razem. No my okazaliśmy się polskimi państwowcami. Nie byliśmy anarchistami, nie wystąpiliśmy jako czarne charaktery w jakimś chuligańskim wybryku. Stanęliśmy w obronie państwa polskiego, które jest dezorganizowane przez ludzi pełniących najwyższe w tym państwie funkcje. Jeszcze raz powtórzę. Dobrze, sąd kończy pracę, żebyśmy nie zostali wyprowadzeni także i z tego miejsca. Dziękuję.